Zdecydowanie uważam, że mamy bardzo duży wpływ. Oczywiście nie wszystko zależy od nas. Przede wszystkim trzeba się badać. Sport, wysypianie się, odpowiednia dieta tu nie chodzi o to, żeby teraz ktoś nam układał diety, tylko bardziej o to chodzi, żeby zwracać uwagę na to, co się je. Nie przesadzać z. Yy z taką bardzo ciężką aktywnością fizyczną, to sportowcy mają z tym problem. ci nie powinni trzymać gdzieś tam w kieszonkach blisko urządzeń elektronicznych, nie powinni trzymać telefonów, tak samo nie powinni trzymać na kolanach laptopów. Ograniczenie używek, najlepiej wyeliminowanie tych używek. No i też być w dobrej kondycji psychicznej, myślę, że to też jest związane. Wiele z wymienionych zachowań sprzyja utrzymaniu zdrowia prokreacyjnego. O zdrowie prokreacyjne należy dbać zawsze, nie tylko w okresie starania się o potomstwo. Należy utrzymywać higienę, prowadzić higieniczny tryb życia, racjonalnie się odżywiać, być aktywnym fizycznie, unikać używek i stresu oraz jeżeli trzeba, nie bać się skorzystać ze wsparcia lekarzy. Czy znaczy ja jestem ja jestem ogólnie typem osoby, która lubi sobie wszystko zaplanować, więc. Więc podejrzewam, że chciałabym sobie to wszystko zaplanować, żeby to była świadoma decyzja. Na przypadek w rozsądku. Na pewno na rozsądek, ponieważ mam problemy z tarczycą, no i nie mogę sobie pozwolić na takie spontaniczne. Zdecydowanie rozsądek. Ja myślę, że już do tego bardzo racjonalnie podchodzę teraz, jeszcze jakby nie myśląc konkretnie, że danego dnia będę chciała się starać o dziecko. To nie było tak, że my na przykład zaplanowaliśmy sobie, że teraz albo, albo nie teraz, tak do końca. Po prostu przyjęliśmy to, co jest. Nie? Wasze podejście jest budujące. Starając się o dziecko lepiej nie kierować się przypadkiem, lecz zachować rozsądek. Świadoma decyzja o dziecku umożliwia harmonijny rozwój rodziny zgodny z możliwościami. Na zdrowie prokreacyjne na pewno pracuje się całe życie. Myślę sobie, że będąc dzieckiem, nie do końca zdajemy sobie jeszcze z tego sprawę. Czy należyć chwilą, ale też nie do końca, bo faktycznie nasze. Yy, czyny mogą mieć jakieś skutki w przeszłości? Na pewno można całe życie żałować, że się nie pracowało na zdrowie prehezyjnym. To nie jest wypadowa tygodnia dbania o siebie, tylko to jest kwestia nawet lat dbania o swoje zdrowie. Myślę, że w ogóle warto głośno mówić o dbaniu o siebie w każdym możliwym aspekcie, szczególnie w tych aspektach, które są jednak w jakiś sposób pomijane milczeniem albo jakimiś tam okrągłymi słówkami. No i ciężko jest poruszać taki temat. To, jest, to nas bardzo dotyka, to jest taka sfera też mm, intymna, także ciężko o tym mówić. Dobrze, że macie tego świadomość. Na zdrowie prokreacyjne pracuje się przez całe życie. I zawsze warto pamiętać o tym, jak dzisiejsze decyzje mogą na was wpłynąć w przyszłości.